Gnabry, gnabry, gnabry. Dobra, już umiem. Nauczyłem się, spokojnie, możemy iść do kolejnego odcinka draftu, więc witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jacoba, przed wami moi drodzy kolejny materiał z FIFA Draft na moim kanale. Troszeczkę tej FIFA ostatnio jest, bardzo mnie to cieszy. Aczkolwiek wracamy do tego, co lubicie oglądać najbardziej. Quizy pojawią się prawdopodobnie za niedługo już jakieś kolejne, odświeżone, nowy sezon, tak dalej. Natomiast dzisiaj robimy coś, co aż dziwi mnie, że tyle mi zajęło, czyli będziemy zajmowali się trofeami. Czyli w drafcie zawodników będziemy wybierać właśnie na bazie tej, no, statystyki, a raczej tych faktów. Ale trzeba ustawić pewne zasady wybierania, żeby potem nie było: a mogłeś tak zrobić, a mogłeś tak zrobić, a mogłeś tak zrobić. Nie mogłem. Dobra, weźmy na przykład Neymara. Jak wyjdziemy w jego trofea na Transfermarkt, jest tego całkiem sporo. Oprócz tych ważnych trofeów jak Liga Mistrzów, Mistrz Hiszpanii, jest też na przykład piłkarz roku z 2011 roku i to piłkarze czasem otrzymują, że są najlepsi w danym klubie. Ale żeby łatwiej się to wszystko liczyło, będziemy brali to pod uwagę, czyli jakby sukcesy indywidualne oraz zespołowe danego zawodnika. Zliczając to wszystko, Neymar ma w sumie trofeów 27 i zespołowych, i indywidualnych. I właśnie w taki sposób będziemy wybierać piłkarzy w drafcie. Troszeczkę to zajmie, ale mam nadzieję, że będzie ciekawy i wyłonimy skład, który właśnie tych trofeów ma najwięcej. Klasycznie ikona ponad wszystko, a ja wam, moi drodzy, przypominam o tym, żebyście sprawdzili, czy subskrybujecie kanał, jeżeli to kiedyś robiliście, bo YouTube wariuje, a jeżeli nie, nie subskrybowaliście nigdy, a lubicie drafty, lubicie mój content, to zachęcam do zrobienia tego. Oczywiście łapeczka w górę, to też zawsze jest bardzo ważne, przynajmniej tyle. A ja tu patrzę i mam formację 4, 2, 3, 1, więc rozpoczynamy, zobaczmy naszych kapitanów i który z nich będzie miał największą ilość trofeów w swojej karierze. I wygrywa tutaj Luis Suarez, który w sumie ma 34 trofea na swoim koncie, bardzo ładnie, także Suareza sobie wybieramy. No i już mam nadzieję, że wiecie, na czym to mniej więcej będzie polegało. Mam nadzieję, że jakieś screeny uda mi się ładne powciskać tutaj, aczkolwiek nie będzie to na pewno proste. No i tutaj zdecydowanie wygrywa Hulk, który ma aż 30 trofeów, reszta po 1, max 2, więc no, mamy zdecydowaną różnicę tutaj. Czekamy na jakieś mocne karty, ale mocne karty niekoniecznie muszą oznaczać dużo trofeów. No i można by myśleć, że Nainggolan, tak uznany zawodnik, ma jakieś trofeów? Nie. Fekir tylko jedno. A Gylfi Sigurdsson według naszego licznika masz 5, bo został 5 razy zawodnikiem klubu. Także Gylfi Sigurdsson zostaje wybierany 5 indywidualnych w tym momencie trofeów, ale liczymy je do ogólnego rozrachunku. No tutaj jak dla mnie albo Ribery, albo Di Maria zdecydowanie. No i bez tutaj porównania Ribery 32 trofea na swoim koncie, no ale on w tym Bayernie jest od zawsze, no i też trzeba powiedzieć sobie jasno, Bayern wygrywa bardzo dużo, tak? A kto tutaj? No i panie i panowie, Fejsa 23 trofea na swoim koncie. Oczywiście większość z Benficą Lizbona oraz Olympiakosem, no ale liczy się, liczy się. Fejsa, witamy cię w zespole. No i tak jak mówiłem, te osoby posiadają naprawdę ogrom trofeów, co nie oznacza, że ich karty są jakieś wybitne, bo wiele też są, to wiele tutaj bazowych mamy. W ogóle czemu tak mało dobrych kart się nam trafia? No i tutaj wygrywa Stepanenko, który, no, wraz ze swoim oczywiście Szachtarem pozdobywał wiele rzeczy i ma na swoim koncie aż 20 trofeów. Na przykład Henderson ma 2, Wanyama ma 3. Co ja wam mogę powiedzieć więcej? Co? Nie mamy w ogóle zgrania tutaj, w ogóle zgrania. No ale trofeów troszeczkę jest, tak? Prawa obrona, no tutaj Dani Alves na 100%, prawda? 40 trofeów na swoim koncie, Dani Alves, 40. Wow. Wow, naprawdę, szacunek dla niego, no gra od zawsze i zawsze w tych najlepszych klubach. No i tutaj słuchajcie, wybieramy sobie ikona ponad wszystko i Maldiniego, dlaczego by nie? I w sumie jakbyś sprawdził, czy ja mogę sprawdzić Maldiniego? 25 trofeów na jego koncie, więc i tak genialne, genialne wybory tutaj mamy. No i wierzcie mi lub nie, ale Bender ma najwięcej trofeów z całej tej tutaj zgrai, jeżeli oczywiście bierzemy pod uwagę trofea ogólne, no bo większość z Borussią Dortmund, trzeba powiedzieć. Także no, udało mu się. To nie zmienia faktu, że dla mojego zespołu wygląda to źle. Tutaj Alaba 34 trofea bez najmniejszego problemu sobie poradził z innymi przeciwnikami na tej pozycji. A o, a tutaj? 25 trofeów na koncie Manuela Neuera. No i muszę powiedzieć, wygląda to całkiem nieźle z tego tyłu, bo ten przód musimy poprawić, więc jakiś Cristiano Ronaldo, Messi wchodzi, od razu go bierzemy, tylko sprawdzimy sobie ilość dokładną, prawda? No i mamy też ikonkę, ikonę bierzemy sobie ponad wszystko Overmars, tam prawdopodobnie by Isco albo Hazard wygrał, no ale tutaj jakich mamy zawodników? Pardo, 3 trofea, nie przedłużajmy za bardzo, bo nie ma nawet po co. Kto dalej? O, kolejni giganci futbolu. No i tutaj wygrywa Christian Pavon, 3 trofea na jego koncie, lecimy dalej, wiecie o co chodzi, tutaj nie będziemy przedłużać. Kylian Mbappé, pomimo swojego młodego wieku, ma już na swoim koncie 14 trofeów, no to jest coś niesamowitego z jego strony. To, co z niego wyrośnie, może być niesamowite. Słuchajcie,
Nie wiem, jak to się stało. Eden Hazard ma na swoim koncie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem trofeów tylko, kiedy Bernardo Silva ma tych trofeów 11. Co oznacza, że Bernardo Silva wybieramy, ale ja byłem przekonany, że Hazard ma tego o wiele więcej, chociażby indywidualnych, wiecie, za super sezon w Chelsea i tak dalej. Nie wiem, może wy mi powiecie dlaczego, może Chelsea nie rozdaje indywidualnych trofeów. No i tutaj wygrywa Gyökerini, nie wiem jak to dokładnie czytać, ma 4 trofea na swoim koncie. Nie rozwodzimy się tutaj za bardzo, no bo też nad tymi zawodnikami nie ma co i teraz proszę Neymar, miej tego najwięcej. No i Neymar wygrywa 27, jedynie Di Maria był dla niego jakimś zagrożeniem, ale wygrywa 27 Neymar. No i bardzo ładnie, idziemy dalej. Busquets, no bez dwóch zdań. 33 trofea na jego koncie, no to trzeba docenić naprawdę, no ale Busquets jest od zawsze w Barcelonie, zawsze wygrywa. Słuchajcie, nawet pomijając kwestię, że to jest ikona, Pele wygrał z nich najwięcej. Dziękuję bardzo, idziemy dalej. Pele 99 do nas trafia i o to mi chodziło, przepięknie. No i Nacho ma 17 aż trofeów na swoim koncie, więc naprawdę nie mało. Zobaczmy, kto będzie kolejnym obrońcą. No i to są te zaskoczenia, o których mówiłem. Hinteregger ma 10 trofeów na swoim koncie, a Juanfran tylko 8. No i kto by się tego spodziewał, prawda? Dobra, zobaczmy, kogo mamy na sam koniec, bramkarze. No i co najciekawsze, 5 trofeów ma Zoed na swoim koncie, więc go wybieramy. Troszkę ikon jest, ale poczekajmy, naprawmy i zobaczmy, co da się z tego skleić. No i muszę wam powiedzieć, że ten skład nie wygląda źle. Oczywiście Neymar będzie wchodził od razu za Suareza prawdopodobnie. Jak tylko zacznie się spotkanie, Overmars może później troszeczkę. Reszta nie jest mi za bardzo potrzebna, więc gramy i zobaczmy, jak uda nam się daleko zajść. No a naszym pierwszym przeciwnikiem, co tu się stało? Ronaldinho, Ronaldo, ale obrona. Pele, jeszcze jest przy piłce. Pele, jakim cudem się utrzymał i Pele strzela. Jak? Nie mam pojęcia, nie pytajcie mnie. Ale zaraz sobie jeszcze Neymara wprowadzimy. Pyk, i wypuszczenie Neymara, i Neymar strzela, i dobijamy jeszcze, i jak Ter Stegen to obronił, nie wiem. O, zostawić samego Neymara w tej odległości, team of the year? Bardzo nierozsądne zachowanie, 2-0 w 13 minucie. Neymar, podanie do Pele. O, wow, 3-0, no strzelanie Brazylijczykami w tych ulepszonych wersjach, coś niesamowitego i mamy 3-0, tak się pięknie gra. Kylian Mbappé i bramka na 4-0, zwykła wersja Kylian Mbappé. Postanowiłem, że uderzę sobie z daleka i idealnie. Nieważne. Jezus, najgorsza. Już strzelał Mbappé, faktycznie. Neymar dostał twarz. Ja to muszę na koniec zobaczyć, bo to była najpiękniejsza bramka, jaką w życiu widziałem w tej FIFA. Wow, serio? Szanuję za tę bramkę, była naprawdę ładna. Naprawdę bardzo, bardzo ładna. No i kończy to spotkanie, wygrywamy 4-1. Szkoda, że nie zrejczkwitowali wcześniej. No ale właśnie chyba dlatego, że grali w dwójkę, postanowili dograć ten mecz do końca. Grało się fajnie, mam nadzieję, że tak samo ten zespół będzie grał w drugim meczu. No dobra, to jest przeciwnik numer 2. No i tutaj mamy George'a Besta, Maradonę, konkretną obronę. Błąd ze strony przeciwnika, bo... Broni to Alisson! Przesunął się bramkarzem, no uratował swoją sytuację, bo źle by się to dla niego zakończyło. Ale od razu... Pele strzela z główki. Na 1-0 dla mnie, no żałosna bramka, jakby... Czasem jak strzelam takie bramki w FIFA, to aż mi źle, bo to jest aż nierealne prawie. Co? Co się stało? What? No to jest rzut karny, no już ile razy będę faulowany przed tym polem karnym. Jak? Ja nie umiem karnych strzelać, nie? Neymar? Tak jest Neymar! Obronił to Alisson jeszcze? Nie trafił. Tak ładnie wszystko było zrobione i oczywiście na sam koniec. Pele. Kylian. Podanie. I tak jest, Neymar, i to pod rękami Alissona w 90 minucie.
Strzelamy bramkę na 2-1. Pięknie to teraz poszło. No i wygrywamy całe spotkanie w ostatnich minutach. Udało się wywalczyć przejście do kolejnej rundy, więc trzecia, nadchodzimy. A kto nas tutaj oczekuje? Kto nas tutaj oczekuje? Okej. Neymar, ale sobie poprzechodził. Wszystko po co się rusza z bramkarzem. 1-0 mamy, moi drodzy. Pięknie. No i tym razem wszyscy mi trafia 1-1, niestety. Wow, jakie on ma te piłki przeszywające. Pff, 2-1. Felipe. Ej, serio, nie wiem co się dzieje w tym meczu. Nagle gościu mi strzela bramki jakieś niewiarygodne. No nie, no to jest rzut karny, 5-12, coś tu jest. 5-2. I to jest moja ostateczna porażka, 6-2 w 90 minucie. Koniec, koniec, tak. No ale przynajmniej, no ale nie aż tak źle spisała się drużyna z największą ilością trofeów na swoim koncie. A teraz proszę, jakaś dobra karta, co proszę, pierwszy raz. Wygrywałem już drafty tutaj, przegrywałem drafty już w draftach tematycznych. To czas na coś dobrego. I walkoutu oczywiście. Złota paczka premium, czyli ta najbardziej klasyczna. Tutaj też walkoutu nie ma. Wow, rzadcy piłkarz 81-83, wylosujmy coś. Man of the match. No a przynajmniej, o ile się nie mylę, odrobił nam się draft, bo oczywiście man of the match jest warty ponad 10 tysięcy. To akurat spoko. No i to by było na tyle, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy materiał, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrybujcie kanał po więcej. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, na razie.